Naturalnie o ogrodach, odcinek 220. Naturalnie o ogrodach, Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek. Dzień dobry, Katarzyno, wiesz, który to jest odcinek? 220. Dzień dobry, dobrze, że powiedziałeś, bo oczywiście, że nie mam pojęcia. Tak, wiem, 220. No, to już żyjemy, nie? Tak, 220 odcinków naszego podcastu i 220 odcinek, kochani, poświęcamy marcowi na Rabacie Ozdobnej. Tak. Bo tak obiecaliśmy wam, poprzedni odcinek, 219, to był marzec w ogrodzie użytkowym, bo przeszliśmy się trochę po jagodniku, trochę po sadzie, posiedzieliśmy dłużej w warzywniku i opowiedzieliśmy wam wraz z podaniem kalendarium wysiewów, zgodnie z podziałem na te kwadry księżyca, jak podaje Magda Przybylak z ekologicznego poradnika księżycowego, a dziś Rabata Ozdobna, bo na niej się dzieje. Właśnie Kasia mówiła, że przybiegła nagrać podcast, bo wykopała jedną roślinkę, a potem musiała wsadzać w to miejsce inną i to się nazywa taki łańcuszek świętego Antoniego, chociaż nie, taki rachunek ciągniony, że coś jednego wykopujesz, to potem musisz coś gdzieś to wkopać, a w miejsce wykopanego coś innego zrobić albo posiać. I praca się nie kończy. Tak jest, ale to też jest związane nie tylko z tym, co się dzieje na Rabatach, ale też może z tym, co się będzie działo na Rabatach, bo teraz może przy okazji dokleimy do naszego podcastu dzisiejszego informacji na przykład o wysiewach roślin ozdobnych. Ale to zdecydowanie, to na pewno zamieścimy taką informację, ale Katarzyno, zanim wyjdziemy do ogrodu, to ja muszę ciebie podpytać. Musimy zrobić sobie kawę. Nie, to ty jesteś specjalistką także od roślin domowych, od roślin doniczkowych. I tutaj chciałbym ciebie podpytać, zarówno o rośliny takie domowe, no takie, które są w domu, liściowe, inne rzeczy, inne rośliny kwitnące, niekwitnące. Na razie nie mówię o pelargoniach, nie mówię o tych roślinach, które wychodzą do ogrodu, które mamy jako sadzonki, trzymamy na parapetach, ale takie normalne, domowe rośliny. To już chyba nadszedł czas, żeby coś im dać nowego, przesadzić do większego pojemnika, do większej doniczki, albo przynajmniej zasilić je. No tak, ale oczywiście zawsze, cokolwiek robimy, czy w domu z roślinami domowymi, czy w ogrodzie, najpierw musimy ocenić sytuację. W związku z tym zobaczcie, co się dzieje z tymi roślinami, czy one potrzebują może przesadzenia, albo może one potrzebują tylko i wyłącznie tak jakby dosypania, albo odświeżenia górnej warstwy podłoża, dlatego że dużo roślin jest w dużych pojemnikach, większych donicach i ciężko będzie je przesadzać i nie ma takiej potrzeby tak naprawdę. Pamiętajcie, im większe pojemniki, w których rośliny rosną, tym bardziej tak, może nienaturalne, no bo jednak to są pojemniki, ale bardziej takie zbliżone do naturalnych warunków i w samo to na górze ta warstwa 2 centymetrów wymieniona na fajne jakieś takie podłoże pomieszane, na przykład kompost z podłożem beztorfowym, albo taki własny kompost, albo też można przecież teraz kupić kompost w workach, prawda, pełno. Tego więcej jest teraz w szkółkach i w sklepach ogrodniczych tak naprawdę niż podłoża beztorfowego. Także pomieszać to, do tego dosypać garść obornika granulowanego, do tego dosypać garść mączki rogowej albo wiórów rogowych, raczej to się tak nazywa, ponieważ przecież te rośliny jednak w donicach są w domu rok po roku, tak? Także to są, można powiedzieć, uprawy wieloletnie. Także... Czyli co, wybieramy tą wierzchnią warstwę, w przypadku tych roślin, które nie przesadzamy, wybieramy górną warstwę i w to miejsce dajemy nowe, świeże podłoże, czy to zmieszane z podłożem beztorfowym, czy no, nawet sam kompost. Dokładnie. Tak właśnie robimy, wymieniamy i wiecie co, ja w domu bardzo często w swoich doniczkach układam tak jakby ściółkę, ale na przykład z kamyczków, z małych jakichś kamyczków takiego żwiru, tak, czy otoczaków, czy jakichkolwiek innych, ale frakcji około 1 centymetra. I później jak podlewam tą roślinę, to jest to samo jak rośliny, które rosną w ogrodzie, w żwirowej na wierzchni. Ta roślina nie ma szans mieć żadnych chorób gnicia od
dołu rośliny, ponieważ jak podlewam tą roślinę z konewki, no to ta woda nie odbija mi się z gleby, a razem z nią kawałki gleby nie odbijają się, nie wędrują na liście i potem mogą jakieś choroby z tego, prawda, powstać. Można sobie zrobić taką ściółkę. To, że roślina mieszka, to, że roślina rośnie w domu, to nie oznacza, że nie może mieć ściółki. To tutaj ta goła ziemia też się, słuchajcie, dotyczy. Także albo ściółka, może być nawet z keramzytu, chociaż to ładnie nie wygląda. Ja miałam ściółkę z keramzytu w większości moich pelargonii w tunelu w szklarni w zeszłym roku, ale może to być po prostu taki dekoracyjny kamyczek, tylko że nie taki duży, we wszystkich takich ogrodniczych centrach czy budowlanych centrach zazwyczaj są takie kamloty wielkie, ale starajcie się, żeby to było tak około centymetra mniej lub więcej, tak, że to nie może być zbyt duże, albo czasami nawet możecie sobie ułożyć ściółkę z mchu. Tak, dlatego że fajnie jest coś mieć. A jeżeli na przykład w domu macie jakieś kamelie, czy macie jakieś rododendrony, czy azalie, może akurat macie takie miejsce gdzieś w przedsionku, w takim chłodniejszej części domu, w ogrodzie zimowym, czy po prostu no, gdziekolwiek, tak? Może to są rośliny, które wystawiacie na lato na balkon, na taras, nie ma znaczenia. Jak są w donicy, też możecie je wyściółkować. Właśnie świetna kora. Ostatnio widziałam, byłam wczoraj w szkółce na kokoszkach w dendronie i tam mają taką bardzo, prawie że przekompostowaną już korę. Właściwie już przekompostowaną. No po prostu tak ją, jeden worek tak leżał, tak w ogóle było brzydko, taki brzydki dzień był i ten worek taki otwarty, a mi się aż zachciało go jeść. Tak pięknie wyglądała ta kora. W ogóle nie widać, że to, co tam w ogóle była kora, to było takie już przekompostowane, no to by była super ściółka też do donic. No do ogrodu, no to drogo, żeby tak worek po worku kupować, tak? Bo tam 20 parę złotych kosztuje worek, ale tak do domu, do doniczek, to uważam, że super. Nie powinnaś jeździć na głodnego zarówno do sklepów spożywczych, jak i do centrów ogrodniczych, jednym słowem. Raz ostatnio, jak byłam, w zeszłym tygodniu byłam u nas w Gołubiu u braci Z, to dostałam drożdżówkę od braci. Wiedzieli chyba, że tak patrzyłam na tą drożdżówkę, sobie myślałam, ciekawe, co ona tutaj robi. I proszę, dostałam i zjadłam bardzo szybko. Katarzyno, a sadzonki pelargonii, sadzonki tych roślin, które trzymamy przez zimę, których rozmnażamy. Część z nas przechowuje pelargonię po prostu w doniczkach. Przesadza z donic na zewnątrz do mniejszych doniczek i przetrzymuje na parapecie. Sadzonkujemy jesienią nasze pelargonie. Możemy także sadzonkować wiosną, jeśli mamy oczywiście długie przyrosty. Co z pelargoniami teraz? Tak, ja uważam, że te sadzonki, które będziemy robić wiosną, wręcz będą lepsze, ponieważ one są bardziej żywotne wiosną. Wszystkie rośliny są bardziej żywotne wiosną, dlatego że jest więcej światła dziennego, więcej słońca. Także polecam wam, ale o to zależy też znowu, tutaj taka sama sytuacja, musicie zbadać i osądzić, czy macie wystarczająco dużo przyrostów na swoich pelargoniach. Jeżeli macie, jeżeli one nie są takie całkiem giętkie, że się mogą wygiąć aż z powrotem do poprzedniego, tak, muszą być takie grubaśne, takie w literkę U. Tak, one muszą przede wszystkim być troszeczkę, no wiadomo, tu nie mówimy w ogóle o sadzonkach zdrewniałych, mówimy cały czas o sadzonkach zielnych, ale one nie mogą być takie całkiem miękkie. Tak? Zawsze można zrobić taki fajny test, że po prostu wziąć do ręki górną część pędu, pociągnąć na dół, zobaczyć, do którego miejsca się zgina i tam, do tego miejsca, gdzie się zgina, to od końcówki pędu do miejsca, gdzie się zgina, to możecie wyrzucić na kompostownik, a z reszty można zrobić wspaniałe sadzonki. Sadzonki robimy dosyć prosto, bo wkładamy po prostu w podłoże, lekkie podłoże, beztorfowe doskonale się do tego nadaje. Jeśli nie macie podłoża beztorfowego, to można zrobić mieszankę z kopca, kreta, trochę żwirku dodać albo wermikulitu, żeby ona była luźna, bo roślina potrzebuje do zakorzenienia się nie tylko wilgoci, ale także powietrza. No to mamy już pelargonie omówione. A ja dostałem ostatnio pytanie, bo wspomnieliśmy w poprzednim odcinku, tak zupełnie cichczem, to ja, że tak powiem, zapowiedziałem, że będziemy mówić o pędzeniu dali. I dostałem pytanie, a czy można już by było teraz posadzić dalię do gruntu i okryć je na przykład wiaderkiem takim do góry dnem, żeby nie zamarzła. Ależ kombinujemy, co? Ależ kombinujemy. No, to jest normalne. I to jest dobre. To jest dobre, że kombinujemy, pytamy, rozglądamy się, szukamy, eksperymentujemy. Tak, ja też kombinuję, ja też
eksperymentuję i morduję i zamordowałam kilka sadzonek właśnie przez to, że jestem, staram się robić rzeczy, no, staram się tylko, robię rzeczy zbyt wcześnie, zamordowałam kilka moich pelargonii, ale to nic, przynajmniej będę miała miejsce na nowe. Nie, raczej jeszcze nie jest za wcześnie, słuchajcie, naprawdę jest jeszcze stanowczo za wcześnie. Możecie ewentualnie zacząć pędzić, tak jak Jacek mówił, na przełomie marca i kwietnia najwcześniej. I też to wtedy tylko, jeżeli macie możliwości, żeby one stały w dobrze nasłonecznionym, niezbyt gorącym miejscu, aż do momentu wysadzenia do ogrodu. Dlatego, że będą, no zawsze mamy, Jacku, prawda, zdjęcia od naszych słuchaczy, czytelników, w długaśnych, długaśnych sadzonek, które mają odległości pomiędzy węzłami 60-70 cm, więc one są stanowczo za długie. Także poczekajcie z tymi daliami, przechowujcie je na razie w chłodnym, przewiewnym miejscu, nie musi być ciemne, nie musi być jasne, wszystko jedno. Ja się z wami łączę w bólu, ponieważ ja mam cały karton dali od siebie ze swojego sklepu. Chciałabym mieć te wszystkie u siebie odmiany, żeby można było patrzeć, jak pięknie kwitną. I też nie ruszam. No w ogóle nie chodzę do tego miejsca, gdzie te dalie leżą, bo za każdym razem, jak tam pójdę, to też mam taki pomysł, a może już można zacząć pędzić. Nein, nie można. A kiedy? Koniec marca. Ja myślę, że przełom marca i kwietnia to jest tak najwcześniej, szczerze mówiąc, ale tak jak mówię, wtedy, jeżeli macie porządne okna w domu albo szklarnię ogrzewaną, bo te pędy, które będą wychodziły z dali, te listki, pędy, one są bardzo wrażliwe na przymrozki. Poza tym, że dalia sama jest wrażliwa na przymrozki, to jeszcze młode rośliny zawsze są bardziej wrażliwe niż te starsze, które były na zewnątrz, już się zahartowały. Także no, bardzo uważajcie, żeby nie stracić tych swoich kochanych dali, bo dalia to... Popatrzę w kalendarz, od 27 marca aż do 1 kwietnia będzie kwadra korzenia, a kwadra korzenia to będzie ta dobra chwila, w której będziemy mogli zacząć pędzić nasze dalie. Nie wysadzamy ich jeszcze do ziemi, uwaga, nie wysadzamy. Ziemia jest jeszcze zbyt zimna, to raz, i te bulwy mogą po prostu w tym zimnie bardziej zgnić niż dać radę rosnąć. A poza tym, jak wyrosną rośliny, a przyjdą przymrozki, a pewnie przyjdą, i to nie w marcu, a w kwietniu, a może i w maju, to zetną nasze rośliny. Więc takie podrośnięte, podpędzone dalie dopiero sadzimy, gdy minie groźba przymrozków, albo już tak około 15 maja, chociaż to nie mija groźba przymrozków, i wtedy okrywamy je agrowłókniną w obawie przed przemarznięciem, przed przymrozkami. No dobrze, to kwiaty jeszcze nie. Kwiaty jeszcze nie. Mam tutaj taką karteczkę. Nie. Pokazuję Kasi, mam karteczkę. Tak, ale przepraszam. I mam tutaj wiele tematów, które chciałbym omówić. A pani dopisuje teraz coś. Tak, bo jak już jesteśmy przy sadzeniu takich rzeczy jak dalie, to może szybciutko w jedną sekundę, w jednym zdaniu tylko wspomnimy o koleżankach dali. Na przykład liliach, mieczykach, frezjach, krokosmiach. Takie rzeczy, co się u nas sadzi do gruntu wiosną, tak? To też na przełomie marca i kwietnia najwcześniej. Także na razie do tych swoich, na te swoje półeczki nie spoglądajcie, na których rosną te rośliny. A bardzo polecam, słuchajcie, mam przepiękne mieczyki u siebie w sklepie. Takie piękne, że też już mam wszystkie zamówione. Mam ogromny karton, będę sadziła. Zobaczcie mieczyki w moim sklepie. Zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie. No dobrze, to mamy to omówione. Mieczyki też miałem na kartce, ale odhaczam, że omówione. Okej, okay, przygotowany jestem. Katarzyno, teraz rabata bylinowa. Rabata bylinowa, którą już czyścimy, bo czyściliśmy ją w lutym, bo takie były możliwości, jeśli ktoś miał warunki, żeby wchodzić na rabatę, że gleba nie była mokra, ale na pewno będziemy mogli już ją czyścić w marcu. Mam nadzieję, że nie będzie aż tak obfitych opadów, że będą takie okresy, w których możemy wejść bezpiecznie na naszą rabatę, nie zagęszczając, nie udeptując nadmiernie gleby i je wyczyścić. Wyczyścić, czyli usunąć stare ubiegłoroczne łęty, bylin kwiatów może dwuletnich czy jednorocznych, te suche, te, które już zakwitły i wydały nasiona. I tutaj jest zawsze apel, o który prosimy, żeby nie czyścić tych naszych rabat zbyt dokładnie, nie tak. Wylizać, nie wygrabić wszystkiego spod żywopłotów, nie wygrabić wszystkiego spod krzewów czy drzew ozdobnych. Niech tam nie będzie gołej ziemi. Nie może być, jejku, gołej ziemi. Przecież zima jest i będzie zimno tej ziemi. Słuchajcie, nie tak na poważnie, to tak, faktycznie.
Teraz marzec, szczególnie przy takiej pogodzie, którą mamy teraz, dlatego że dużo słońca się szykuje, już jest słonecznie, to jest naprawdę najlepszy czas, żeby zająć się rabatami. Możemy przycinać, możemy porządkować do pewnego stopnia, tak jak Jacek mówi, nie ma co szaleć, zostawmy trochę tym żyjątkom miejsc, gdzie nadal mogą się chronić, gdzie nadal mogą no, żyć, mieszkać i coś tam, wszystkie rzeczy związane z życiem robić, tak, jedzenie i tak dalej, rozmnażanie. Ale też to jest dobry moment na wykopywanie, dzielenie, właśnie rozmnażanie, sadzenie nowych albo przesadzanie bylin albo jakichś roślin ozdobnych, jakichś krzewów, szczególnie krzewów ozdobnych, póki jeszcze jest ten okres, kiedy one są w spoczynku, kiedy na nich nie ma liści. Dlatego ja teraz dzisiaj tak szalałam właśnie z sadzeniem krzewów ozdobnych i z przesadzaniem. I to jest pierwsze teraz na liście, nawet przed bylinami, żeby właśnie załatwić to wszystko, co jest gołym korzeniem albo co trzeba przesadzić. Tak? Także to jest naprawdę świetny moment na to, żeby to ogarnąć. Wykopywać byliny, dzielić, przesadzać. No, strasznie dużo pracy. Powiem wam, że marzec jest naprawdę takim miesiącem trudnym, ponieważ musicie być i tu, i tam. I musicie już teraz kontrolować to, co wysialiście, prawda, w warzywniku, no w szklarni, powiedzmy na parapecie, do warzywnika, bo jeszcze o kwiatach w wysiewaniu nie mówiliśmy, będziemy dzisiaj mówić, ale przy okazji musicie spędzać ten czas na zewnątrz. To jest oczywiście cudowne, tylko że nie zawsze wszyscy macie czas, ponieważ pracujecie, albo też no, inne rzeczy robicie. Także musicie sobie bardzo, bardzo dobrze to zaplanować, bo później nie będzie znowu takiego czasu. Szczególnie, że mówi się, że wiosna w tym roku będzie ciepła i jeżeli pojawią się już liście na krzewach ozdobnych, no to pamiętajcie, że wtedy już sadzimy krzewy ozdobne, drzewa ozdobne ewentualnie, bo tutaj mówimy o ozdobnych roślinach dzisiaj, już z donic. Na razie możemy z gołym korzeniem i co ważne też możemy ciąć, dopóki tych liści za dużo nie ma. Więc marzec to jest też czas zarówno sadzenia z gołym korzeniem, jak i cięcia naszych krzewów ozdobnych. Katarzyna sadziła, pokazała to na zdjęciach, na filmie, jak sadziła żywopłot w swoim nowym, w nowej części ogrodu, tak. Żywopłot grabowy. Mhm. Ja też miałem takie już pytania. I to teraz zadam tobie pytania i ty odpowiedz, jak to jest. Czy jeszcze można sadzić żywopłoty liściaste? Czy jeszcze można przesadzać krzewy, jak są już takie duże, nabrzmiałe pączki? No teraz, no ale jakie są nabrzmiałe pączki teraz? No teraz są nabrzmiałe pączki na różnego rodzaju krzewach. Są już? Na rodzaju drzewkach. No są już mocno nabrzmiałe pączki. Co więcej, mój czarny bez ma już listki. No wiem, u mnie też, ale u mnie to chyba nie jest czarny bez, tylko to jest podrabiany czarny bez. Ja muszę sprawdzić nazwę. U mnie jest czarny bez na pewno. U mnie to jest Sambucus racemosa, moim zdaniem. I właśnie dzisiaj tak na niego patrzyłam, czyli bez koralowy, korarowy. I tak dzisiaj na niego patrzyłam jednym okiem. Nie wiem, czy go nie przesadzę, Holender, bo nie jest aż tak wartościowy w moim życiu jak bez czarny. Jacku, a może dasz mi troszkę jakiś sadzonek ze swojego bzu czarnego, bo nie mogę, słuchajcie, znaleźć bzu czarnego na internecie. Jest jedna osoba, która oferuje tylko bez czarny, takie malutkie sadzonek. Załatwione. Dobrze, marzec to jest też dobry czas na to, żeby rozmnażać sadzonek z drewniałych. Więc tak. Jak tniecie krzewy, jak tniecie hortensje, które można ciąć, jak tniecie czarny bez, jaśminowce, derenie i potrzebujecie nowych sadzonek, po prostu wsadzajcie do ziemi takiej grubości ołówka kawałki, byleby miały dwa oczka. Na dole oczka i na górze oczka, czyli dwie pary tak naprawdę oczek, bo to najczęściej w parze występują te oczka. Na dole, które się będą ukorzeniać i na górze, z których będą liście. Dobrze, zanotuję, że mam rozmnożyć tobie czarny bez, ale może chcesz kalinę bodnacką, bo bardzo. Też rozmnażam ją bardzo. Widziałam ładnie twoją się... kalinę, chociaż było ciemno, ale widziałam kalinę. Jacek, powiem wam, ma naprawdę niesamowicie ogromną kalinę przy wejściu do domu, przepiękna. Chcę. Zapomniałam, że miałam jeszcze kalinę kupić. Właśnie jeszcze potrzebuję kalinę bodnacką, jeszcze potrzebuję dereń świdwa Midwinter Fire i jeszcze potrzebuję czarny bez. A posadziłam również dzisiaj bez jadalny, ten Cornus Mass. Bardzo dużo różnych rzeczy posadziłam dzisiaj, jestem bardzo podniecona, szczególnie tym, że posadziłam wierzba Mount Aso, ale normalna, wielopienna, nie na pniu,
Także dobrze, wiem, że o tym nie mówimy, ale właśnie to się dzieje. Dobrze, ja bym przesadzała w tym momencie jeszcze, dzisiaj bym przesadzała jeszcze te wszystkie, nawet które mają już malutkie listki, bo u mnie Sambucus racemosa ma małe listki, możliwe, że Sambucus nigra również ma, czyli te bzy, takie naturalne, ale jeszcze to jest moment, żeby to zrobić. Ja wszystko przesadzam, kupiłam sobie nowy szpadel, bo stare połamałam i jest bardzo ostry i pięknie wszystko przesadza, sam prawie, że. Mamy o przesadzaniu, mamy o cięciu, że w marcu spokojnie tniemy, tylko pamiętajcie, nie tnijcie tych krzewów ozdobnych, które kwitną bardzo wcześnie. Na przykład forsycji, też jaśminowca, jeśli musicie, to tak. Czarnego bzu, jeśli musicie, tak. Ja musiałem skrócić u siebie czarny bez, więc, bo za długie wyrosły przyrosty, ale jeszcze mam trochę gałązek, z których będę mógł zrobić tobie sadzonki. Super. I czyścimy rabatę bylinową, ale też nie tak perfekcyjnie. Nie wylizujemy do gołej ziemi, to już powiedzieliśmy. A co robić z łętami? Bo przecież te łęty mogą mieć nasiona i bylin, i kwiatów dwuletnich, i kwiatów jednorocznych. Wiesz co, Jacku, nie wiem, ja teoretycznie te nasiona już wypadły do tego czasu. Albo zjadły je ptaszki, to albo ktoś tam jeszcze inny. Także teoretycznie to nie jest problem, jeżeli chodzi o łęty. Ja widzę też inny problem, jeżeli chodzi o łęty, na przykład roślin z rabat preriowych. Taki problem, że niektóre trawy albo niektóre pędy, na przykład jeżówek, czy dzielżanów, czy innych roślin podobnych, może rudbeki, no są dosyć takie zdrewniałe. Tam jest dosyć dużo tej celulozy, tego węgla i one są po prostu zdrewniałe i teraz wysuszone, twarde, jak nie wiadomo co. Dlatego warto jest pewnie mieć taki rąbak na rębak. Jezus, rębak. Rębak na takie mniejsze rzeczy, a nie takie duże, dlatego że niestety taki duży nie załatwi tych mniejszych rzeczy, a mniejszy nie załatwi dużych rzeczy jak pędów drzew. Także warto jest w końcu kiedyś tam zainwestować, jeżeli chodzi w ogrodzie, to zainwestować w te rębaki, dlatego że takie duże kawałki, jeżeli położymy na kompost, to musimy zostawić je tam i to jeszcze z dużą masą zieloną, bo to wszystko jest masa sucha, tak? Podejrzewam, że na rok. Ja w tym roku przy sadzeniu tych krzewów, o których wam mówiłam przed chwileczką, to do każdego dołka dorzucam szpadel kompostu z kompostownika tutaj swojego i powiem wam, że wszędzie są jeszcze te kawałki tego miskanta. Akurat w tym momencie to nie ma znaczenia, ponieważ to nie żaden problem, jeżeli to robię, mieszam to z podłożem, którym będę sadziła krzewy. Zresztą te krzewy, które ja sadzę u siebie, to nie gniotca, nie łamioca. Ale no to jest warto zaznaczyć, że szybciej wam się rozłoży i lepszy będzie produkt końcowy, jeżeli te łęty roślin, tych bylin, roślin wieloletnich na rabatach preriowych na przykład, będą jak najbardziej rozdrobnione. To jest jedyny problem, jaki widzę, a tak poza tym to nie widzę żadnych problemów. Korzystajcie jeszcze z kwiatostanów miskantów albo innych traw ozdobnych, ponieważ pięknie wyglądają. U nas Marzena zrobiła jeszcze jesienią piękny wianek z miskantów i on jest niesamowity, on nadal pracuje. Jak jest słońce, to on wybucha puchami i jest cały puszysty. To jest tutaj z naszego miskanta, chyba z naszego miskanta zrobiła, nie wiem, ale te miskanty są, mają podobne kwiaty. A jak jest chłodniej i jest ciemno, znaczy ciemno, jest szaroburo, to one są zamknięte. Bardzo to jest ciekawe, że nadal pracują te kwiatostany, chociaż dawno są obcięte z roślin. Także możecie robić piękne dekoracje, teraz szczególnie na wiosnę, jak jest, będzie już właściwie pod koniec marca, ostatnie dni marca będą święta wielkanocne, bardzo piękne ozdoby można robić z tych wysuszonych i przekwitniętych już właściwie pędów różnych traw ozdobnych, szczególnie naszej ulubionej trawy stipy tenuissimi, czyli cieniutkie, tak, ostnicy cieniutkie. Także można się bawić, niekoniecznie wszystko musi iść na kompostownik, można coś z tego fajnego wymyślić. Ale można dać na kompostownik, jak oczywiście, tak, warto rozdrobnić, to powiedziałaś. Jacku, tylko dodam. No a ja bym, przepraszam, tak? Bo ja się chciałam cofnąć jeszcze. Ja wiem, że to proszę, jest bardzo ten, ale tylko się cofnę do tego cięcia i tylko powiem jeszcze taki w jednym zdaniu, taki rzucę hasło, że również można ciąć róże i hortensje. Dziękuję. Over and out. Tak. To wspomniałem o tych różach i hortensjach, także tak, potwierdzamy, można już ciąć. Nie będzie ze szkodą dla tych roślin. Ja dodam, bo powiedziałeś, że większość tych nasion, bylin, kwiatów dwuletnich czy jednorocznych już wysiała się albo została zjedzona przez ptaki.
Tylko uważajcie, jak będziecie czyścić tę bylinę, bo być może już zaczynają kiełkować niektóre te roślinki, które wysiały się, te nasionka, które wysiały się. Może już niektóre będą czekały dłużej z kiełkowaniem, jak werbena patagońska, ona się niesamowicie rozsiewa, ale troszeczkę dłużej czeka na skiełkowanie na naszych zagonach niż inne roślinki, więc uważajcie, patrzcie, czy to jest chwast, a może to nie jest chwast, a może to rośnie wam nowa rudbeckia, którą możecie przesadzić tak. do jakiejś małej doniczki, do jakiegoś multiplata i mieć rozmnożoną własną hortensję. I zresztą tak samo z innymi roślinami, rudbeckie. To wszystko może się rozsiewać i się pięknie rozsiewa. Oczywiście nie wszystkie odmiany się rozsiewają, bo te, choćby jeśli staniemy przy jeżówkach, to te odmiany takie bardziej przetworzone, jak ty to ładnie mówisz, wyfikane, no to one się bardzo słabo rozmnażają z nasion. Ale takie zbliżone do pierwotnych, Echinacea purpurea, po prostu czy odmiana magnum, czy bezodmianowa, no to ona pięknie się rozsiewa. Nawet te białe alby tak, rozsiewają alba, się dobrze. White Swan, tak jest. Tutaj uważamy, ale Katarzyno, to teraz się pojawia kolejne zadanie. Widzicie, to jest tak, jak Katarzyna dzisiaj mówiła o tym przesadzaniu w swoim ogrodzie. Najpierw coś wyczyściliśmy, wycięliśmy, wyczesaliśmy niektóre trawy, bo trawy są zimozielone, część traw jest zimozielonych, więc nie przecinamy nisko, a po prostu łamiemy stare, jak gdyby takie źdźbła, wyczesując, zostawiając te młode, zielone przyrosty, dajemy to na kompost po rozdrobnieniu. Tutaj patrzymy, czy coś kiełkowało, czy nie kiełkowało, odchwaszczamy, usuwamy te wszystkie chwasty, możemy motyczkować, ale znowu pojawia się kolejne zadanie, które jest po tych wszystkich czynnościach. No, trzeba chyba już nawieść nasze rabaty ozdobne, tym bardziej, że na wielu, i tutaj trzeba uważać przy czyszczeniu, przychodzeniu, na wielu już kwitną rośliny cebulowe, które takiego zasilenia będą potrzebowały. Tak jest. Rośliny cebulowe, wszystkie narcyzy, szczególnie narcyzy teraz koniecznie. Słuchajcie, ja jeszcze znowu wrócę, bo znowu mi się przypomniało coś. Jacku, to samo przy przycinaniu krzewów, to jest kolejna praca. To jest, można sadzonkować, tak? To wiem, że tam zahaczyliśmy ten temat, ale pamiętajcie, to co przycinacie teraz, derenie, nawet róże, roza rugosa, jakieś, wiele róż można rozmnażać z sadzonek. Ja mam u siebie wierzby takie piękne, białe w odmianie Loch Ness, to wszystko też będę rozmnażała. Wszystko sadzonkujemy, dlatego że później to się może przydać. Na przykład ja od lat sadzonkuję tą właśnie wierzbę Loch Ness i wreszcie dzisiaj mogę ją wykorzystać, tak, dlatego że obsadzamy krzewami tą całą tylnią część za naszą piękną nową oranżerią. Także rozmnażajcie sobie, niech to sobie gdzieś tam stoi z tyłu i to się zawsze później przyda albo możecie się komuś prezentować, bo to bardzo łatwo jest rozmnożyć. Tak, nawożenie jak najbardziej. Przy sadzeniu nowych roślin zazwyczaj ja staram się dawać chociażby do każdej byliny, chociażby tak można sobie po prostu to pomieszać w wiaderku, tak jak zawsze opowiadam, garść obornika granulowanego, garść wiórów rogowych, dlatego że one się uzupełniają, te dwa naturalne nawozy. Jeden rozkłada się szybko, obornik granulowany, uwalniając najważniejsze składniki pokarmowe dla roślin, to jest azot, potas, fosfor i to może być również kurzak. Kurzak jest nawet i lepszy według mnie, dlatego że jest mocniejszy, jeżeli macie taką możliwość. Ale bydlęcy czy owczy, no wszystkie, każde są dobre. No a te wióry rogowe, to jest nawóz naturalny, wolno rozkładający się, tak? Powoli uwalniający składniki pokarmowe, więc on będzie działał przez długi, długi okres, może przez cały sezon, a może nawet i przez dwa sezony, tak? Także to jest taka inwestycja na dłużej. Dlatego mówię do bylin, dlatego mówię, że do roślin wieloletnich dorzucam te wióry rogowe. Nie sadzę jeszcze roślin jednorocznych, więc nie ma sensu mówić o tym, co dodaję do roślin jednorocznych. Nie ma na razie ich, nie istnieją w ogrodzie, tak? Te, co nas interesują, nawet jakieś chwasty się pojawiły. Także to do bylin. Jeżeli sadzę w piasku, ja tutaj mam piasek, chociaż z jednej strony to jest teraz wygodne, ponieważ łatwo się sadzi w tym piasku. Jest taki mokry, fajny, nie jest suchy, ale zawsze dodaję, też staram się dodawać szpadel albo kompostu swojego własnego, którego teraz mam jeszcze sporo, póki go nie użyłam, albo kompostu z tutaj naszych zakładów lokalnych, zakładów utylizacji śmieci, ale też identycznie zachowuje się przy sadzeniu krzewów,
też wszystko nawożę, a jeżeli coś już jest posadzone, coś rok po roku rośnie, to teraz wszystkie bylinki podsypujemy również tym samym obornikiem i wiórami, tak? Te dwa nawozy fajnie jest ze sobą łączyć. Jeżeli nie macie możliwości, to sam obornik też świetnie będzie działał i tak jak Jacek mówił, rośliny cebulowe kwitnące teraz, to jest moment, kiedy je trzeba nawieść. To jest moment, kiedy one tworzą cebulkę i zawiązki już kwiatostanów na dobrą sprawę na przyszły rok. Dlatego teraz je nawozimy. A jeśli nie mamy roślin cebulowych, a mamy zwykłą robatę bylinową od preriowu, to co, stosować obornik granulowany? No nie, no, rabata premiowa to nie jest taka zwykła rabata bylinowa. Zwykła rabata bylinowa to jest taka tradycyjna z ostróżkami, z jakimiś bodziszkami, z łubinami, z kocimiętkami, taka prawda jak u mnie tak zwane angielskie są rabaty, tak? Takie po prostu wypełnione typowymi, tradycyjnymi bylinami. I te rabaty, jeżeli nie ściółkujecie co roku jesienią kompostem, to można teraz nawieść właśnie w ten sposób, jak mówiłam. My nie nawozimy swoich rabat, ponieważ one są ściółkowane kompostem co roku. Nie ściółkujemy prerii, ponieważ te rośliny, które wybieramy do obsadzenia prerii, nie lubią wręcz takiego pamperowania, takiego opiekowania się zbyt gorliwego. Także one lubią mieć dosyć ubogo, żadnego nawożenia, no bo potem będą wybujałe, będziecie musieli je podwiązywać. One tutaj nie potrzebują naprawdę dodatkowego dokarmiania. Ale jeżeli na przykład macie jakieś rośliny posadzone w żwirze, takie rośliny tradycyjne, u nas na przykład dużo roślin rośnie tutaj w żwirze. Ten żwir no, nigdy nie dostanie od nas kompostu, no bo na żwir gdzie będę kompost walić, prawda, jesienią, to te rośliny u nas w ogrodzie tym ziołowym dostaną zapewne też tą samą mieszankę nawozu, o której mówiłam wcześniej. W ogrodzie leśnym tutaj za szklarnią dodajemy bardzo kiepska ziemia, dodajemy tam co roku prawie albo co kilka lat kompost, wszystkie liście zostają, ale nadal jest tam bardzo, bardzo kiepska ziemia, więc możliwe, że tam też podrzucimy, ale to znowu wracam do tego, że musicie być no, wrażliwi, musicie być wrażliwi na to, co się dzieje w waszym ogrodzie. Musicie sami mieć możliwość osądzania, co potrzebuje czego, tak? I wtedy na pewno się szybko sami przyzwyczajicie do tego, żeby decyzje jakieś podejmować. Ale to jest dobry okres na to, żeby to zacząć już robić. Mam też takie pytanie, bo pojawia się, czy teraz można położyć kompost na rabacie ozdobnej, wyściółkować kompostem nasze rabaty ozdobne? Słuchajcie, staramy się ściółkować tylko wtedy, kiedy ziemia będzie już nagrzana. Nie wydaje mi się, nawet po tych wszystkich dniach słonecznych i tych wszystkich dniach słonecznych, które nas czekają, nie wydaje mi się, że gleba będzie jeszcze wystarczająco ciepła. Dlatego starajmy się czekać z tym ściółkowaniem gleby, aż ona się nagrzeje, tak jak mówię, więc prawdopodobnie kwiecień najwcześniej. Zobaczymy, jaka będzie pogoda. Dlatego, że pamiętajcie, jeżeli przykryjecie chłodną ziemię, która po zimie jeszcze nie zdążyła się nagrzać, no to zamykacie na dłużej ten chłód w glebie, a w związku z tym te wszystkie procesy biologiczne, mikroorganizmy, życie waszych korzeni, to wszystko rozwinie się później, dlatego że po prostu w chłodzie one nadal nie żyją albo hibernują. Jak będzie cieplej, to one wtedy będą działały i dlatego właśnie z tego powodu ściółkujemy jesienią, aby na dłużej zapewnić im ciepło w glebie, żeby zamknąć na dłużej to ciepło po lecie, po ciepłej jesieni. Ponad 30 minut podcastu, a myśmy nie doszli do wysiewów. Za moment już dojdziemy. Słuchajcie, już jesteśmy na progu wysiewów nasion i kwiatów jednorocznych, ale ostatnie pytanie dotyczące rabat, które mnie nurtuje, myślę, że wiele osób nurtuje. A co z krawędziami rabat, Katarzyno, wiosną w marcu? No to słuchajcie, jak najbardziej. Jeżeli macie krawędzie takie naturalne, jak ja na to mówię, angielskie, czyli z trawy, i przycinacie je nożycami do trawy, żeby utrzymać taką ładną, czystą, trawiastą krawędź, no to teraz jest dobry czas, żeby ją odrestaurować, tak? Odnowić. I w ogóle, jeżeli zrobicie, już przytniecie swoje rabaty preriowe, naturalistyczne, no to podejrzewam, że tam będzie więcej jakiejś niwelacji. Tutaj kret, tutaj pies coś wykopał. Zazwyczaj kret trochę, pies trochę więcej. Także to jest ten moment, żeby wszystko ładnie zagrabić, żeby wszystko było równe, pozbyć się chwastów, jeżeli gdzie tu i ówdzie może zadomowił się jakiś chwast wieloletni, którego nie zauważyliście podczas sezonu, bo one przecież pomiędzy innymi roślinami czasami są niewidoczne, bo raczej jednorocznych nie będziecie mieli, skoro macie gęsto posadzoną roślinność, dlatego że nie będą miały możliwości w ogóle wykiełkowania. Także równamy, odchwaszczamy i ładnie przycinamy.
krawędzie, ale nie tak przycinamy jak latem. Powiedzmy za każdym razem, podczas cotygodniowego przycinania łapiemy za nożyce do trawy te takie specjalne do krawędzi i przycinamy. Nie, teraz robimy troszkę więcej. Teraz musimy je tak od nowa jakby, tak? Żeby były jak żyleta, żeby były równiutkie, ostrzutkie, żeby po prostu to porządnie wyglądało. Szpadlem albo takim specjalnym, Półksiężycem. taką specjalnym urządzeniem, ja nie wiem jak to nazwać, łopatku, czasami jest taki półksiężyc, a czasami Półksiężyc. są te trapezowe, widziałem już trapezowe takie krawędziarki, czyli takie noże do darni, którymi pogłębiamy tę krawędź, bo musimy też trochę pogłębić te rowki, bo one już mogły zarosnąć. Rowki, które są granicą pomiędzy trawnikiem, czy ścieżką z trawiastą, a rabatą bylinową. No, to jesteśmy w tym miejscu, do którego tak długo szliśmy. Do wysiewu nasion jednorocznych. Być może ci, którzy otrzymali nasze kalendarze wysiewów, ci, którzy są zapisani do newslettera, byli zdziwieni, że nie ma kwadry kwiatu czy owocu pod koniec marca i na początku kwietnia, a my wpisaliśmy w kwadrze korzenia wysiewy nasion jednorocznych. Kwadra owocu jest wcześniej, kwadra kwiatu jest wcześniej, od 18 do 22 marca i teoretycznie tam już można by było wysiewać. Tylko, no właśnie, tym naszym doświadczeniem chcemy się podzielić, że pośpiech to nie przy wysiewaniu kwiatów jednorocznych, że warto zaczekać do tego końca marca, początku kwietnia z wysiewami kwiatów jednorocznych. Ja powiem uczciwie i przyznam się tobie, złamałem tę zasadę, bo żona kazała mi wysiać Co ci kazała wysiać? jeden kwiatek, haber ozdobny. I bardzo dobrze, dlatego że haber ozdobny jest tak zwany hardy annual po angielsku, bo O, właśnie, doszliśmy, tak. bo o to będę chciał ciebie pytać, żebyś mówiła, które są takie hardy, a które nie są hardy, które Dobra. można potem narażać na chłody, a nawet na przymrozki można je narażać, a którymi trzeba się opiekować i nie wolno im pozwolić się przebywać w bardzo niskich temperaturach, niewiele ponad zera, a broń Boże już poniżej 0 stopni Celsjusza. Tak, słuchajcie, to jest coś, co Anglicy mają, czego my nie mamy, i to jest, ale zaraz będziemy mieli. To jest to podzielenie na odporne jednoroczne i na wrażliwe jednoroczne. Wrażliwe jednoroczne to są takie, które za Chiny nie możecie wystawić na żadne chłody na żadne chłody, nigdy. Ani przed, ani po 15 maja, to nie ma znaczenia, tak? Nigdy. A odporne jednoroczne możecie już na pewno traktować tak, powiedzmy, jak niektóre warzywa traktujemy, tylko że je traktujemy jeszcze gorzej, ponieważ one już zostały wysiane, ale no tamte będą o miesiąc do przodu, więc będą miały troszkę więcej ciepła i troszkę więcej dnia, tak? Troszkę dłuższy dzień, więcej światła słonecznego. Także zanim przejdę do tego podziału, zaraz to zrobię, to jeszcze tylko przypominam, że możecie spokojnie w marcu w tych kwadrach, które są odpowiednie do wysiewu kwiatów, wysiewać nasiona roślin wieloletnich, bo wiadomo, że rośliny wieloletnie też będą odporne na chłody, tak? One nie będą takie odporne na chłody bardzo, bo w pierwszym roku są delikatne, to są przecież tylko siewki, ale ogólnie można je zaliczyć do tego podrozdziału roślin kwitnących, jak właśnie odporne rośliny jednoroczne. I do tych odpornych roślin jednorocznych, jak się domyślacie, na pewno już trafiają chabry, o których Jacek powiedział przed chwileczką, ale także no, rośliny, które już dawno można było wysiewać bardzo wcześnie, są bardzo odporne, to są groszki pachnące, to są na przykład czarnuszki, to są ostróżki polne, to jest konkol, to są rudbeckia hirta, na przykład odmiana Sahara lub inne piękne odmiany. One są tak naprawdę na pograniczu bycia byliną, a rośliną jednoroczną. One po prostu tak niekoniecznie z roku na rok po prostu w niektórych ogrodach mogą przetrwać. Jest również taka roślinka piękna, którą ja tutaj miałam 2 lata temu chyba. To się nazywa, ta roślinka nazywa się Clarkia. Nie wiem, czy ją, Jacku, znasz, czy nie znasz. Znam. Tak, no oczywiście słonecznik, oczywiście nagietek, tak, to też można wysiewać. Jeżeli uprawiacie w swoim ogrodzie, na przykład na ogrodzie na kwiat cięty, różne odmiany koperku, kopru, ale nie kopru, koperku. Koperku na kwiat, tak? Na kwiaty to też możecie uprawiać. Jest taka piękna roślina, którą uwielbiam, nazywa się burplerum.
Ja przez kilka lat ją tutaj miałam, ale nie wiem, czy ona do Polski już trafiła. Burplerum też możecie wysiewać już teraz, znaczy w tym miesiącu, jako rośliny jednoroczne, odporne na chłody. I jeszcze wydaje mi się, że taką rośliną jest, mówię o ostróżeczce polnej, prawda? Tak. Ale taką rośliną może być jeszcze moja ulubiona szałwia. Tutaj muszę sprawdzić. Szałwia. Tak, słucham ciebie, słucham i nie usłyszałem rośliny na A. Aminka. Aminek też, tak. Aminek. Tak. Szałwia powabna, hardy annual, czyli jednoroczna, odporna na chłody, tak? Także to jest bardzo, bardzo ważne. Ale to, że one są odporne na chłody, to nie znaczy, że wysiewamy je wprost do gruntu. Czy możemy już wysiewać wprost do gruntu No, w końcu marca? nie, w kwietniu raczej wprost do gruntu, dlatego że te nasiona będą i tak potrzebowały jakiejś temperatury, żeby w ogóle wykiełkować, więc bez sensu, żeby tak się działy w tej ziemi, mogą zgnić, może jakiś robaczek, albo jakiś gryzoniek, albo jakiś ptaszek może je zjeść, tak? Lepiej nie. Nie ma co się W spieszyć. związku z tym W wysiewamy je kwietniu. do tacek lub do wielodoniczek i trzymamy po tym, gdy skiełkują, w nieogrzewanej szklarni. Wszystkie rośliny, które Katarzyna wymieniła, a są także takie, które no, do gleby na pewno, do gruntu na pewno nie możemy wysiać. Musimy je wysiać na rozsadę, do tacek przepikować albo do multidoniczek, te, które nie lubią tego przepikowywania. A potem zapewnić im temperaturę, która nie spada w pobliże zera. Tak, no powiedzmy minimum tam 5-6 stopni, żeby było w szklarni. Niedługo będziemy także wysiewać pomidory, o czym mówiliśmy w poprzednim odcinku. W związku z tym i te jednoroczne pomidory możemy trzymać w tej nieogrzewanej szklarni, ale zapewniając temperaturę nie niższą niż 8 stopni Celsjusza. To i te kwiaty jednoroczne też będą się cieszyły z takiej temperatury nie niższej niż 8 stopni Celsjusza. A tak a propos, to zrobiłem eksperyment w swojej szklarni, wstawiłem do niej ten termometr minimum, maksimum i Tak. wyszło mi, że zostawiłem na 3 dni, ale szklarnię otwierałem na dzień. I wyszło mi, że minimalna temperatura, jaka była, to były 2 stopnie Celsjusza Czyli na plusie. na plusie, a maksymalna temperatura, szklarnia, która była otwarta, drzwi były otwarte i okno uchylone. 40 stopni Jezus Celsjusza w Maria. środku. Boże, strasznie, strasznie gorąco. U mnie 30 w tunelu było. No. Podeszłam ten termometr. To jest bardzo dobre. Słuchajcie, zaopatrzcie się. To jest dobre narzędzie. Chciałam dodać do listy. Mam nadzieję, że Dodawaj do listy tych. spisaliście sobie listę. Słuchajcie, zatrwian. Tak, zatrwian, czyli limonium, tak, zatrwiany, takie różne rośliny na suszki, jak to się mówi, tak? Ale to do hardy. Tak, to hardy annual, ale to jest zatrwian, a nie kocanka. To są też kocanki to też są rośliny na Tak. suszki, ale to nie to samo, tamte są half hardy annual. Do tego jeszcze można dopisać kareopsis i do tego jeszcze można dopisać, słuchajcie, maczek kalifornijski. To możemy już dojść do tych, które potrzebują podtrzymania ciepła w szklarni albo w domu. Jakie to rośliny? No i tak Ojejku, cała pojawia się reszta. cała reszta, i Cała reszta. aksamitki, i Tak. pojawiają się cynnie, Kosmosy, i cynie, kosmosy, o których aksamitki, mówiłaś. lwie paszcze, te całe helichrysum, czyli kocanki. Dużo tego wszystkiego jest tak naprawdę. Jeszcze są jednoroczne floksy, bardzo piękne, takie modne teraz w bukietach. Nikotiana, czyli tabaka. Tonia również właśnie. No, nie wiem, może spróbować jeszcze do tych odpornych zapisać nasturcję. Ale pogrzebcie sobie w internecie, słuchajcie. Ja wam polecam, bo wiem, że pojawił się w Polsce już e-book na temat Hardy Annual. Pogrzebcie sobie w internecie i znajdziecie dla siebie na pewno jakieś ciekawe informacje. No, już się zaczyna według tego podziału mówić o roślinach w Polsce. Zadomawia się po prostu. Przejęliśmy dobry wzorzec z Tak. Wielkiej Brytanii. Ten dobry wzorzec, bo tam na opakowaniach nasion jest napisane. Nie trzeba mieć jakiejś listy pod ręką i sprawdzać, czy ta roślina to jest odporna na chłody, czy jest półodporna, albo może nieodporna. Na angielskich nasionach jest po prostu napisane. Na nasionach kwiatów jest napisane, jaka to jest roślinka. Czy Tak możemy jest. ją wysiewać i trzymać po prostu w nieogrzewanej szklarni i tam chłód i przymrozek nie zetną jej? Czy musimy o nią zadbać? Jak dbamy o te wszystkie wysiane rzeczy? Przede wszystkim wysiewamy do tacek bądź do multidoniczek.
pojedynczo wówczas do multidoniczek, czy po dwa nasionka do multidoniczek i usuwamy tę najsłabszą, tak mówi teoria. Tak. Nie zawsze to nam się udaje, bo staramy się raczej jak najwięcej nigdy nasion przeoszczędzić. Podlewamy, ostrożnie podlewamy, ale po wysianiu stawiamy do domu. Do domu, żeby miały ciepło, żeby skiełkowały i wówczas te odporne na chłody możemy wynieść do nieogrzewanej szklarni, do inspektu, nawet do tunelu foliowego, tylko że trzeba pilnować, czy nie będzie w nocy silniejszych jakichś przymrozków. Mogą się zdarzyć. To wówczas na noc przenieśmy je do domu. Albo też przykrywać. Solidnie okryjmy jakąś grubszą agrowłókniną takie nasze młode rośliny, ale wynosimy je dopiero po skiełkowaniu. Niech skiełkują w takich pozytywnych, dobrych, ciepłych warunkach. Być. Tak, ale jak już zaczęliście mieć jakiś system u siebie w nasionach, na przykład ja mam taki już system, fajnie mi to się już zaczęło kręcić w moim spekcie, że już szybciutko coś kiełkuje, coś jest wtedy wystawiane już na stoły w tunelu i później następne miejsce już się robi dla kolejnych rzeczy do podkiełkowania. No wykiełkowały mi już w domowym propagatorze bakłażany i ta cała ferajna tych takich długo kiełkujących, pysznych owoców, warzyw owocowych z Meksyku, wszystkie papryki, papryczki. No i teraz niestety, ale będę musiała włączyć już na ogrzewanie w szklarni, ponieważ one już nie dają rady wewnątrz, widać, że się w jedną stronę wyciągają. I tu, jak będę je pikowała i również jak wy będziecie pikowali swoje kwiaty, to też możecie je głębiej przepikować, tak, już do tych albo P9, albo multiplatów. Ale ważne jest, żeby nie pozwolić im się wyciągnąć. One nie mogą być rachityczne zbytnio. I na zakończenie, to co ważne jest na rabacie bylinowej, to co jest ważne w naszym ogrodzie, bo my tak mówimy, co, jakie zadania i być może notujecie, być może przejmujecie się tym, że tyle trzeba wykonać, ale najważniejsze zadanie, jakie stawiamy przed sobą i przed wami, to żeby wyjść do ogrodu, to nie, że jest czasami chłodno, albo że jest pochmurno, ale usiąść w tym ogrodzie, posiedzieć, porozkoszować się pięknie, ogrodem, tak. Popatrzeć na ten ogród, pooddychać tym powietrzem, żeby się nie zagonić, spokojnie wszystko. Tak jest, jest bardzo pięknie. Jak tylko jest taki słoneczny dzień, to naprawdę warto wyjść. Może ja dzisiaj przez okno zauważyłam, że niedaleko od nas jest takie naturalne rozlewisko. I ta woda tak migoce w świetle słońca, no tak pięknie. Póki nie ma jeszcze liści na drzewach, jest zupełnie inny klimat w ogrodzie, w lesie. Także korzystajcie z tego. I korzystajcie również z tego, że zaczynają się różne fantastyczne warsztaty dla początkujących i nie tylko ogrodników. Zapraszam was bardzo serdecznie 16 marca, czyli to już w sumie niedługo, w naszym ogrodzie 16 marca w sobotę będą warsztaty praktyczny ogrodnik ekologiczny ze mną, z Kasią Bellingham i to będą takie podstawy. Później 17 marca mamy planowanie ogrodu warzywnego i rodzaje rozmnażania w ogrodzie ekologicznym. Można połączyć te dwa warsztaty niekoniecznie. Na te warsztaty 17 marca już jest bardzo, bardzo mało miejsc, dosłownie jedno lub dwa, więc jak ktoś chce, to musi się bardzo, bardzo pospieszyć. Na warsztaty 16 marca jest jeszcze kilka miejsc. I mamy warsztaty oczywiście wiklinowe, jak co roku zapraszamy serdecznie na warsztaty robienia różnych pięknych rzeczy z wikliny z Sylwią Kozłowską, naszą zaprzyjaźnioną wikliniarką. I to będą warsztaty 6 i 7 kwietnia, tak, po świętach. Tylko tutaj też już bardzo mało miejsc zostało, ale jeszcze są miejsca, także zapraszam tak naprawdę to, tak, no jeszcze może tam dosłownie po kilka miejsc. Tak, żeby już ten swój ten sezon, tak, wiosną rozpocząć jakimiś takimi fajnymi warsztatami, to jeżeli macie ochotę, to wejdźcie na przeglądarkę, wpiszcie warsztaty w ogrodzie Kasi Bellingham i powinniście wtedy być przekierowani na taką stronę blogową warsztaty w ogrodzie Bellingham i tam to wszystko znajdziecie, te wszystkie informacje. Dziękuję Katarzyno. To co, lecimy z powrotem do pracy, z powrotem lecimy do tak, ogrodu. Tak, ja się ochłodziłam, bo jak tutaj przyszłam, to zdjęłam wszystkie rzeczy, a teraz już mogę już, no to nie wszystkie rzeczy, ale sweter gruby. Teraz już mogę ten sweter z powrotem ubrać i idę na zewnątrz. Ale jak zawsze szybko minęła ta godzina. Tylko rzuciłem okiem na ekologiczny poradnik księżycowy Magdy Przybylak i ja ten bezczarny dla ciebie będę sadzonkował 11 marca.
bo 11 marca kończy się, 10 marca kończy się kwadra uprawy, a zaczyna się kwadra liścia, więc kwadra liścia nie będzie zła do tego, żeby sadzonkować. Bardzo się cieszę, nie mogę się doczekać. Pozdrawiam, do zobaczenia. Do zobaczenia wszystkich, pozdrawiam, pa, pa.